We wtorek na terenie wrzesińskiego Hestampu swoje dziesięciolecie obchodziło Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora. To okazja taka, że zapraszamy zawsze najlepszych gości. Pozwólcie, że w waszym i swoim imieniu przywitam posła naszej na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Adama Stanisława Krzęperga. Pomysłodawcę, ojca chrzestnego i opiekuna Centrum Obsługi Inwestora. Witam gospodarza tutejszego terenu, pana Tomasza Kałużnego, burmistrza Rzeszów. Na gospodarza uroczystości nieprzypadkowo wybrano Hestamp. To właśnie dzięki współpracy władz gminy i centrum udało się ulokować we wrześniu budowę tej fabryki. Ojcem chrzestnym centrum okrzyknięto pomysłodawcę przedsięwzięcia posła Adama Szejnfelda, choć on sam chętniej widziałby się w roli akuszera. Akuszer, ale jeżeli chodzi o lokalność, wielkopolską tutaj gospodarkę i nasz region, to pisze się do tego zadania. Dziękuję bardzo. Spotkanie było okazją do dyskusji o atutach Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów oraz o roli klimatu inwestycyjnego tworzonego przez samorządy, który jest często najistotniejszym czynnikiem sukcesu. Korzystne warunki do rozwoju turystyki, przetwórstwa rolno. Proszę Państwa, spójrzmy na to, gdzie jesteśmy. Wielkopolska znajduje się w grupie B. Najwyższa grupa po najwyższych ocenach to jest grupa A. Wielkopolska jest dzisiaj w grupie B. Jeszcze kilka lat temu, kilkanaście, dziesięć, dziewięć, była w grupie C. Dzisiaj, żeby przesunąć się w czołówce o jedno miejsce, trzeba ogromnego wysiłku. Natomiast nie jesteśmy jedyni. Nie tylko my w Polsce stawiamy sobie taki cel. Stawiają sobie również kraje ościenne. Nie ma problemu z finansowaniem w Polsce tak naprawdę, bo wspomniane 200 miliardów złotych na depozytach firm jest faktem. Firmy mają na tyle duże środki finansowe, że mogłyby rozpocząć proces inwestycyjny właściwie od razu, ale tego nie robią. O wrześniu można powiedzieć wiele dobrych rzeczy, ale na pewno, że nie można powiedzieć, że, jest, że było zagłębiem przemysłowym, a tym bardziej zagłębiem motoryzacyjnym. Tymczasem ten pozytywny klimat stworzony przez władze samorządowe był także decydujący i ten klimat on przejawia się we wszystkim. Widać go w relacji z takimi dużymi strategicznymi inwestorami, jak może być nasza firma, czy też inni pracodawcy, którzy dzisiaj lokują kolejny kapitał i otwierają nowe zakłady produkcyjne na terenie wrześni. Oczywiście z naszym logo Inwestycji Wielkopolska i poseł Adam Szejnfeld i Tomasz Bugajski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, otrzymali okolicznościowe statuetki, a najbardziej zasłużeni samorządowcy – wyróżnienia. Tytuł burmistrz przychylny inwestorowi przypadł w udziale Tomaszowi Kałużnemu. Wyróżnienie burmistrz przyjazny inwestorom odbiera pan jako jedyny w powiecie wrzesińskim, co trzeba radzić innym burmistrzom, wójtom, aby za jakiś czas dołączyli do tego grona. No myślę przede wszystkim, że to musi być takie nastawienie na takie działanie. W 2002 roku, gdy startowałem pierwszy raz w wyborach na burmistrza, no głosiłem to jasno, zresztą było to dosyć często krytykowane, obśmiewane i trochę żartobliwie traktowane. Natomiast w sytuacji, kiedy się pojawił niespodziewanie tam, czy spodziewanie w 2009-2010 roku kryzys, nagle się okazało i zaczęły, a w międzyczasie jeszcze upadły takie duże firmy jak Tonsil, okazało się, że no, nie ma innej metody na rozwój miasta i poprawne choćby życie mieszkańców niż zapewnienie miejsc pracy i to jest moim zdaniem, nic w tej sprawie nie zmieniłem po tych 11 latach, to jest najważniejsze. Co będzie dalej? Jaki as w rękawie na najbliższe lata? Bo domyślam się, że rozmowy z inwestorami cały czas trwają i mamy takiego, który bardzo dobrze się zapowiada. No, rozmowy są cały czas prowadzone z różnymi inwestorami. Niektórzy kończą budowę, jak firma Inalfa w tej chwili kończy budowę swojej fabryki. Dzisiaj nawet mamy specjalnie sesję zwołaną w sprawie włączenia tego terenu do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tworzymy kolejne plany zagospodarowania,
aby móc tam ulokować fabryki, także, ale nic specjalnie nie mogę powiedzieć.